Najlepsza maszyna to Kaśka i Maryna jest. Przed wielu laty tak o technologii sortowania odpadów mawiał jeden z byłych prezesów suwalskiego PGO. Ta filozofia na dobre właśnie przeszła do historii. 33 miliony złotych kosztowała linia automatycznego oczyszczania segregowanych odpadów, która we wtorek została uruchomiona w suwalskim przedsiębiorstwie gospodarki odpadami. Poszło! Jej eksploatacja nie doprowadzi do obniżki opłat za odbiór śmieci, ale pozwoli na to, by ścieżka do osiągnięcia bardzo wyśrubowanych norm postępowania z odpadami była mniej kręta. Skorzystają na niej również pracownicy sortowni, którzy do tej pory mieli tylko jedno zadanie – zdążyć z ręcznym zbieraniem surowców wtórnych z przesuwającej się taśmy pełnej cuchnących śmieci. Ta instalacja będzie ułatwiała pracę dla pracowników. Ich jest niedużo, tam stoją właśnie w innych kaskach. To również poprawa dla Was warunków pracy, nie ulega wątpliwości, bo tutaj ten proces jest zautomatyzowany. Mniej wysiłku, sprawniej to pójdzie, wyższa wydajność tej instalacji i o to nam chodziło. Do PGO trafią odpady z dość dużego obszaru, więc jest ich ogrom, choć mieszkańcy Suwał w ostatnim okresie nieco oszczędniej produkują śmieci. W ostatnich 2 latach wytwarzamy mniej odpadów komunalnych. Jak dzisiaj sobie policzyłem, 344 kg statystyczny mieszkaniec, suwalczanin wytworzył tych odpadów w ubiegłym roku, a było już 360. Myślę, że to jest również charakterystyczne dla wielu miast, być może pandemia, być może potrzeba oszczędzania. Spowodowało tych, że tych odpadów troszeczkę mamy mniej. Na linię składa się m.in. 5 separatorów, które dzielą odpady na frakcje. Zdaniem specjalistów zapewniają one wystarczającą wydajność i sprawność linii, a jednocześnie zachowują jej niską energochłonność. Suwalskie PGO od kilku lat intensywnie inwestuje. Razem zrealizowane nakłady wyniosły 46 milionów 84 tysiące złotych. Dofinansowanie z NFOŚ-u spółka osiągnęła w wysokości 25 744 000 zł. Jeżeli dodamy tego tą inwestycję, o której pan prezydent mówił, czyli instalację przetwarzania termicznego odpadów, to razem spółka nakłady do zakończenia tej inwestycji zamkną się nakłady sumą, ja policzyłem z księgowym, 203 686 tysięcy złotych. W tym 89 707 tysięcy to środki zewnętrzne pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najbliższy plan to kolejna instalacja. Spalarnia odpadów, która ostatecznie nie tylko zabezpieczy domowe budżety mieszkańców przed rosnącymi kosztami termicznego unieszkodliwiania odpadów, ale też przyniesie miastu poważny zasób energii cieplnej i elektrycznej. Tutaj urzeczywistnia się koncepcja zero waste. Nie da się prowadzić racjonalnej gospodarki odpadami bez instalacji. Dlatego ten trud, który Państwo podjęliście, a którego owoce dzisiaj mamy zaszczyt podziwiać, jest ważny, jest dedykowany wszystkim mieszkańcom i powiedzmy sobie szczerze ogólnemu pojęciu porządku, bo być może wyda się to Państwu banalne, trywialne, ale odpady najbardziej lubią porządek i ta instalacja ma to zapewnić, ma zapewnić odzysk wszystkiego tego, co możliwe. Docelowe osiągnięcie norm odzysku sprawi, że na wytwórców odpadów, czyli na każdego mieszkańca, nie spadną gigantyczne koszty. Nie tylko finansowe, ale i środowiskowe. Wyrażamy olbrzymią radość z tego powodu, że podejmujecie trud realizacji inwestycji. Trzeba dużej determinacji, żeby w tym obszarze, w każdym obszarze, ale w szczególności w gospodarce komunalnej, a już w szczególności w gospodarce odpadami, podjąć się trudów realizacji inwestycji. Miasto Suwałki wraz, można powiedzieć, ze swoją spółką komunalną z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami już wchodzi do grona miast, które będą wyposażone w kompletne instalacje służące gospodarowaniu odpadami. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że z tych instalacji finalnie korzystają mieszkańcy Suwałki i okolic, całego regionu i korzysta środowisko naturalne. Województwo podlaskie i zamknięta w nim Suwalszczyzna to obszar wyjątkowo cenny przyrodniczo.
Zachowanie jego wartości i wszelkie działania mające na celu zapobieganie przyszłej degradacji są niezwykle istotne z perspektywy samorządu wojewódzkiego. Jako samorząd województwa podlaskiego oczywiście bardzo się cieszymy z każdej inwestycji, która powstaje tutaj w Suwałkach, w powiecie suwalskim, bo na tym nam zależy, żeby właśnie województwo podlaskie rozwijało się jak najszybciej. Jako przewodniczący komisji też właśnie trudnej w tej nazwie, bo sam miałem, powiem szczerze, na początku problemy i też o niej zapominałem. Więc przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Sejmiku Województwa Podlaskiego zawsze też staram się na wszystkich posiedzeniach tej komisji dopilnować, żeby właśnie tutaj na tą ziemię tych środków z samorządu województwa podlaskiego spływało jak najwięcej. Dobrze wydane środki przekładają się na wiele aspektów codziennego życia i funkcjonowania. Niektórzy są jednak rozczarowani tym, że inwestycje tego rodzaju nie niosą obniżek opłat. Za kilka lat jednak suwalska gospodarka odpadami ma szansę należeć do grona najlepiej uporządkowanych i stosunkowo tanich.